Programistą może zostać tak naprawdę każdy. Nie potrzeba jakichś konkretnych predyspozycji naukowych. Wystarczą podstawowe ludzkie, podstawowa ciekawość, zainteresowanie, dociekliwość. Nie można w tej branży spocząć na laurach. Trzeba cały czas się rozwijać, więc to musi być ktoś, kto chce dążyć do celu, kto chce iść do przodu i się uczyć. Studia informatyczne oczywiście dają pewną podstawę, całkiem sporą, ale nie są absolutnie niezbędne do nauki programowania. Można sobie zdecydowanie bez tego poradzić, nawet na własną rękę. Obecnie w internecie można znaleźć praktycznie dowolne informacje, dowolne materiały. Jest tego tyle, że tak można się tego uczyć samodzielnie. Polecamy jednak naukę w kilka osób, ponieważ to jest zawsze efektywniejsze. Możemy się bardzo fajnie uczyć, ucząc innych i wymieniając się wiedzą. Rynek IT stale się rozwija. Firmy się rozrastają, potrzebują coraz więcej programistów, coraz więcej pracowników. Każda, nawet najmniejsza firma już potrzebuje swój własny system informatyczny. Co więcej, technologia też idzie do przodu, więc nowi programiści uczą się zupełnie nowych rzeczy, których stara gwardia nie miała ani okazji, ani potrzeby w sumie się uczyć. Także wydaje mi się, że rynek będzie się dalej rozwijał i powiększał i będzie stałe zapotrzebowanie na kolejnych programistów.